Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witajcie ponownie na moim kanale w dzisiejszym odcinku. Mówię ponownie, ponieważ nagrywam ten film drugi raz, bo po zgraniu plików okazało się, że były jakieś szumy w tle, coś mikrofon szwankował i niestety poprzednie nagranie musiało pójść do kosza. Ale to już nieistotne. Miejmy nadzieję, że tym razem wszystko będzie w porządku. Film, na który chciałabym Was dzisiaj zaprosić, to reportaże, które według mnie będą idealne na początek przygody z tym gatunkiem. Dlaczego właśnie reportaże? Ano dlatego, że listopad to miesiąc czytania literatury faktu i właśnie w tym filmie chciałabym pokazać Wam kilka, chyba pięć książek, które według mnie będą idealne na początek przygody z literaturą faktu w ogóle. Oczywiście weźcie pod uwagę to, że nie są to moje ulubione książki, nie są to według mnie najlepsze książki w tym gatunku, ale takie, które z różnych powodów uważam, że są bardzo przystępne i że będą właśnie dobre dla osób, które jeszcze nie miały do czynienia z tym gatunkiem, a bardzo chciałyby się z nim zapoznać i od czegoś rozpocząć to czytanie. Jedna taka moja rada, oczywiście jeżeli wybieracie książki z gatunku literatura faktu, to dobrze byłoby kierować się własnym gustem, własnymi zainteresowaniami i przeczytać po prostu coś, co Was interesuje przede wszystkim, żeby ten temat był dla Was ciekawy, żebyście chcieli go zgłębić, żebyście chcieli o tym poczytać. Także to przede wszystkim. No i po tym krótkim wstępie myślę, że zapraszam Was już na przegląd pięciu książek, które według mnie będą idealne na początek z literaturą faktu. Pierwsza z takich książek to książka Agaty Romaniuk, Z miłości to współczuję, opowieści o Omanie. Nie mam jej ze sobą fizycznie, ponieważ ja ją czytałam kiedyś na Legimi, dlatego tutaj obok mnie pojawiła się już na pewno okładka. Jeżeli chodzi o tę książkę, to wybrałam ją ze względu na to, że w Polsce bardzo popularny jest temat Bliskiego Wschodu. Bardzo popularne są książki typu Leila Shukri, książki, które w taki sposób bardzo dramatyczny, przerysowany i taki, wiecie, szukający taniej sensacji, pokazuje życie w arabskim kraju, arabską kulturę, to jak to tam wszystko wygląda. Niekoniecznie zawsze jest to zgodne z prawdą, natomiast jeżeli chodzi o Agatę Romaniuk, to jest to kobieta, która przez kilka czy kilkanaście lat mieszkała w Omanie, tak więc ma tę historię tak naprawdę z pierwszej ręki. Ona rzeczywiście z bohaterkami swojego reportażu rozmawiała, a jej bohaterkami są Omanki, czyli kobiety, które urodziły się i żyją w Omanie i to właśnie ich perspektywę mamy szansę poznać. I jest to perspektywa często dalece różna od tego, co my wiemy na temat tego kraju i w ogóle na temat krajów muzułmańskich, mieszkając w Polsce. Perspektywa, która rzuca trochę inne światło i inne spojrzenie na przykład na aranżowane małżeństwa. Mam wrażenie, że Agata Romaniuk starała się troszkę oddemonizować właśnie nasze postrzeganie tej kultury i tych wszystkich aspektów, z którymi my na Zachodzie, w Europie się nie zgadzamy. Oczywiście to, czy to jest dobre, czy złe, tutaj absolutnie nie chcę wyrokować, bo nie jestem od tego i to nie jest moje zadanie. Natomiast dobrze jest po prostu przeczytać coś, co jest wyważone, zbalansowane i pokazuje jakby obie strony medalu, a nie skupia się tylko na tych negatywach i na tym, co złe i jeszcze dodatkowo tego nie podkręca i nie przerysowuje, tak jak robią to właśnie no, bardzo popularne w Polsce książki. Także wydaje mi się, że z tego względu będzie to bardzo dobry reportaż na początek. Właśnie ze względu na to, że po pierwsze jest duże zainteresowanie tematem w Polsce, a po drugie dlatego, że bardzo dobrze przedstawia temat z różnych perspektyw, nie tylko z tej jednej. A ponadto jest to książka napisana bardzo przystępnym językiem, naprawdę bardzo dobrze się ją czyta i myślę, że nikomu nie sprawi trudności przebrnięcie właśnie przez te trochę ponad 200 stron i myślę, że może to być fajny początek z literaturą faktu. Kolejna książka to coś z naszego rodzinnego podwórka, a są to książki Jacka Chałuba. Ja tutaj fizycznie mam ze sobą Żeby umarło przede mną, czyli pierwszą książkę tego autora, którą przeczytałam. To jest historia matek niepełnosprawnych dzieci, które żyją w Polsce. Historia tego, z czym one muszą się borykać, jakie mają problemy na co dzień, czego oczekują, jaka pomoc by im się przydała, jak tej pomocy od państwa tak naprawdę w ogóle nie otrzymują. To jest bardzo, bardzo przejmujący reportaż, bardzo trudny do czytania, ale jednocześnie otwierający oczy na to, jak wygląda właśnie życie z niepełnosprawnym dzieckiem w Polsce. Uważam, że to jest jedna z tych książek, które naprawdę warto przeczytać, żeby poszerzyć swoje horyzonty na jakiś temat, żeby spojrzeć trochę inaczej na pewne problemy, które często są nam bardzo dalekie, bo wiele z nas nigdy w życiu nie miało styczności z niepełnosprawnością i nie wie tak naprawdę, jak to wygląda na co dzień. I często, no wiecie, rzucamy jakieś takie puste hasła gdzieś tam w przestrzeni publicznej, a tak naprawdę nie mamy pojęcia o tym, co właśnie rodzice takich dzieci muszą przeżywać. Dwie inne książki Jacka Chałuba oczywiście również bardzo gorąco polecam. Druga książka to Niegrzeczne, historie matek dzieci z ADHD, z zespołem Aspergera. I ostatnia książka, nowość, która wyszła pod koniec września, to książka Beze mnie jesteś nikim, która opowiada o przemocy domowej. Książka chyba taka najbardziej przejmująca pod tym względem, że temat przemocy domowej dla wielu osób będzie bardzo bliski. Wydaje mi się, że dużo bardziej niż właśnie temat niepełnosprawności czy dzieci z na przykład ADHD, bo ta przemoc jest bardzo powszechna w Polsce i mimo, że nawet my czasem sobie możemy z tego sprawy nie zdawać, to z tą przemocą tak naprawdę większość z nas na którymś etapie swojego życia się spotyka. To, co przede wszystkim cenię w reportażach Jacka Chałuba, to to, że on całkowicie oddaje głos swoim bohaterom. To znaczy on jako autor tutaj całkowicie się usuwa
odsuwa w cień, a głos mają bohaterowie jego książek, bohaterowie jego reportaży. I są to zarówno osoby bezpośrednio dotknięte problemem, czyli na przykład właśnie matki niepełnosprawnych dzieci, czy osoby dotknięte przemocą, ale również specjaliści w danej dziedzinie, czyli na przykład psychologowie i psycholożki, pracownicy różnych fundacji, różni specjaliści właśnie w danym temacie, którzy tutaj również przedstawiają nam taki bardziej profesjonalny, naukowy punkt widzenia, ale również, tak jak to było w przypadku właśnie tej książki Beze mnie jesteś nikim, mamy perspektywę oprawców, czyli właśnie tych przemocowców i to również jest bardzo ciekawe i daje nam takie szerokie pole do zrozumienia danego problemu, bo mimo tego, że te książki są króciutkie i pisane takim dosyć potocznym językiem, bo tak jak mówię, to są w dużej mierze po prostu wypowiedzi ludzi, oczywiście one są przeredagowane i tak dalej, ale nadal jest to bardzo prosty język i bardzo mała objętość, to wydaje mi się, że autor tutaj naprawdę wyczerpuje temat, podchodzi do tego wszystkiego z dużą dozą wrażliwości. Jego książki to naprawdę przykład świetnego reportażu, który zarówno działa na emocje, jest bardzo poruszający, bardzo trudny emocjonalnie, ale z drugiej strony bardzo przystępny dla czytelnika, bardzo angażujący i taki, że po prostu my chcemy czytać, żeby dowiedzieć się więcej. Dlatego uważam, że jeżeli sięgniecie po książki Jacka Hołuba jako, wiecie, na wasz początek tej przygody po prostu z literaturą faktu, to na pewno nie będziecie rozczarowani i stwierdzicie, że to jest gatunek, który naprawdę ma wiele do zaoferowania. Także bardzo gorąco polecam reportaże Jacka Hołuba, wszystkie trzy. Kolejna książka to coś, co na moim kanale było już wspomniane wielokrotnie w ostatnich miesiącach, więc tutaj nie chcę się za bardzo rozgadywać, powiem tylko skrótowo. Jest to książka 11 września, Dzień, w którym zatrzymał się świat, Michela Azakoffa. To jest książka, tak jak sam tytuł wskazuje, która bardzo szczegółowo przedstawia nam to, co wydarzyło się niemalże minuta po minucie 11 września 2001 roku. Jest to bardzo rzetelny reportaż, bardzo dokładnie przedstawione są wydarzenia tego dnia. Autor tutaj zbierał informacje przez wiele, wiele lat i to rzeczywiście widać. To wszystko jednocześnie jest opisane z taką dużą dozą szacunku do ofiar, szacunku do rodzin zmarłych. I mimo, że brakuje tutaj pewnych rzeczy, to znaczy brakuje tutaj na przykład takiego kontekstu społeczno-politycznego, tutaj nie dowiecie się, dlaczego te ataki w ogóle miały miejsce, skąd one się wzięły. Gdzieś tam to jest może wspomniane, natomiast nie jest to pogłębione, ale też nie o to w tym reportażu chodzi. Ten reportaż to jest przede wszystkim zapis wydarzeń właśnie z tego konkretnie dnia. I to przede wszystkim tutaj dostaniecie. Jednocześnie jest on podzielony na trzy części i dzięki takiemu podziałowi mam wrażenie, że każdy aspekt dostał tutaj wystarczająco dużo miejsca, ponieważ mamy pierwszą część, która opowiada o tym, co działo się lub co mogło dziać się w porwanych samolotach. Tak więc wszystkie rozmowy personelu pokładowego, wszystkie ostatnie telefony pasażerów do swoich bliskich, wszystko to, co potencjalnie mogło rozgrywać się na pokładzie tych samolotów. Później w drugiej części mamy to, co działo się na ziemi, czyli to, co działo się z ludźmi w budynkach World Trade Center, to, co działo się z ludźmi w Pentagonie, to, jak przebiegały akcje ratunkowe. I ostatnia, trzecia część, to jest taka część, jak wyglądał świat później, czyli takie podsumowanie tych wydarzeń, tego, jak te wydarzenia zmieniły świat. To, co dzieje się później z ludźmi, którym udało się te ataki przeżyć, jak wygląda dalej ich życie, jak wygląda życie rodzin osób, które zmarły wtedy. Także naprawdę jest to bardzo, bardzo rzetelna rzecz. I mimo tego, że jest to naprawdę potężna cegła, to jednocześnie jest to napisane wszystko takim bardzo, bardzo przystępnym językiem, dosyć prostym. Dzięki temu ta książka będzie po prostu dobra dla każdego, także również dla osoby, która nigdy nie czytała reportaży. Myślę, że taka osoba również nie będzie tutaj przytłoczona ilością faktów, jakichś dat, wiecie, jakichś takich bardzo naukowych rzeczy, bo tutaj tego po prostu za dużo nie ma. Tutaj jest dużo emocji, jest to bardzo znowu ciężka książka pod względem emocjonalnym, ale lekka pod względem języka, pod względem konstrukcji. Także bardzo, bardzo gorąco Wam polecam. Jeżeli interesuje Was choćby w najmniejszym stopniu temat 11 września, no to jest taka książka, która świetnie uporządkuje Wasze informacje na ten temat. Oczywiście jak najbardziej później można sięgnąć po inne książki w tym temacie, żeby zgłębić jednak te, powiedzmy, polityczne skutki i przyczyny tych wszystkich wydarzeń, ale na początek myślę, że właśnie 11 września będzie idealny. Kolejna książka, którą również w dużej mierze wybrałam tutaj ze względu na przystępność języka, ale również na sposób narracji, to jest książka Wszystko za Everest Johna Krakauera. To jest książka z gatunku literatury górskiej, także jeżeli choć w najmniejszym stopniu ten temat Was interesuje, no to ten tytuł jest takim trochę klasykiem, jeżeli chodzi o właśnie górskie książki, także na pewno warto go przeczytać. To jest książka, która opisuje wyprawę na Mount Everest w 1996 roku, kiedy zginęło naprawdę wielu ludzi, zarówno wybitnych himalaistów, jak i zwykłych takich, wiecie, prostych ludzi, którzy wykupili wyprawę komercyjną na Mount Everest i przepłacili tę wyprawę własnym życiem. Co tam poszło nie tak? Co się tam wydarzyło? Dlaczego doszło do tej tragedii? To wszystko jest tutaj opisane, ale jednocześnie jest to przedstawione w taki sposób, że tę książkę czyta się jak najlepszy thriller, taki naprawdę wciągający, od którego nie da się oderwać. Szczególnie jeżeli nie znacie tej historii, nie wiecie, jak ona się skończyła, nie wiecie, kto przeżył, kto zginął, to gwarantuję Wam, że przeczytacie tę książkę jednym tchem i że będzie to dla Was naprawdę nie reportaż, chociaż to jest oczywiście tragedia, która wydarzyła się naprawdę i nie wolno o tym zapominać, ale będzie to dla Was po prostu niesamowicie wciągający i angażujący thriller. Bo tak właśnie tę książkę napisał John Krakauer, w przeciwieństwie do innej swojej książki, Missoula, która porusza bardzo ważny temat, bo temat gwałtów na uniwersytetach, ale tamta książka jest taka
bardzo toporna, bardzo ciężko napisana, jak taka rozprawa naukowa, tam jest przytłaczająca liczba różnych właśnie faktów naukowych, jakichś statystyk. To sprawia, że właśnie tamten reportaż według mnie nie jest dobry na początek i w ogóle, szczerze mówiąc, ja nie uważam, że tamten reportaż jest dobry, mimo tego, że porusza szalenie ważny temat, to ja nie jestem fanką sposobu, w jaki on jest napisany i w jaki ten temat został tam przedstawiony. Tak tutaj sprawa ma się zupełnie inaczej, bo tutaj mimo tego, jak dramatyczne były te wydarzenia, to tę książkę czyta się lekko. Czy to dobrze, czy źle? No nie wiem. Dobrze na pewno właśnie w przypadku czytania tej książki jako jedną z pierwszych swoich książek z literatury faktu, bo na pewno Wam to dużo ułatwi. To jest jedna z książek, która również rozpoczęła moją przygodę z literaturą górską, więc też nie wiem, jak odebrałam tę książkę teraz, po wielu latach od jej przeczytania. Natomiast wtedy, jako początek takiej przygody, rzeczywiście czytałam się ją bardzo dobrze i bardzo doceniłam to, w jaki sposób ona jest napisana i dlatego uważam, że i Wam może się spodobać jako jedna z pierwszych książek w tym gatunku. I ostatnia książka, którą chciałabym Wam dzisiaj polecić, to również coś, od czego ja zaczynałam swoją przygodę z reportażem i znowu tutaj muszę podkreślić, że nie wiem, jak odebrałabym tę książkę teraz, po latach. Natomiast kilka lat temu, kiedy czytałam ją po raz pierwszy, zrobiła na mnie ogromne wrażenie i zdecydowanie zachęciła mnie do zgłębiania swojej wiedzy w tym gatunku, a jest to książka Justyny Kopińskiej, Polska odwraca oczy. I tutaj muszę zaznaczyć, że polecam konkretnie tę książkę, ponieważ czytałam jeszcze inną książkę wydaną przez tę autorkę, a mianowicie Z nienawiści do kobiet i tam ta książka w ogóle się nie umywa do tej. To jest zbiór reportaży, reportaży z naszego polskiego podwórka. Sprawy kryminalne opisane tutaj działy się wcale nie tak daleko od nas i wcale nie tak dawno temu. Justyna Kopińska jest dziennikarką śledczą, zresztą wielokrotnie nagradzaną, która w swoich reportażach obnaża takie luki w systemie prawnym w Polsce, luki sądownictwa, takie wszystkie rzeczy, które poszły źle w tych wszystkich rozprawach, które mogły pójść zdecydowanie lepiej, a ze względu na różne wady systemu prawnego potoczyły się tak, a nie inaczej. Te książki niosą w sobie ogromny ładunek emocjonalny, ogromne poczucie niesprawiedliwości i tego, że sprawcy tych wszystkich tragedii zostali potraktowani zdecydowanie zbyt łagodnie, taką ogromną złość gdzieś tam w środku nas, że to wszystko się wydarzyło i miało gdzieś tam jakieś takie, wiecie, ciche przyzwolenie wśród władz, bo na przykład mamy tutaj kwestię tego, jak działa policja często, na przykład w sprawach zaginięć różnych osób i to, jak bardzo wtedy liczy się statystyka, a nie realna pomoc ludziom, którzy są w potrzebie. I czasami policja po prostu nie podejmuje żadnych, absolutnie żadnych kroków, nie zgłasza czegoś do prokuratury, tylko po to, żeby zgadzało im się wszystko w statystykach, żeby te statystyki wychodziły im na plus. Ale mamy tutaj oczywiście znacznie więcej problemów poruszonych w tej książce, na przykład kwestia tego, jak traktowani byli pacjenci pewnego szpitala psychiatrycznego, jak po prostu nieludzko byli traktowani. Albo na przykład, na pewno znacie bardzo popularną ostatnią książkę 27 śmierci Tobiego Obeda, która opowiada o Kanadzie i o tym, jak traktowani byli mieszkańcy, dzieci, które trafiały do takich ośrodków, które miały ich zasymilować do kultury, powiedzmy, zachodniej. Natomiast tutaj mamy historię siostry Bernadety, która prowadziła taki podobny zakład tak naprawdę w Polsce, który nie miał może na celu asymilacji, ale który zajmował się dziećmi, taki trochę dom dziecka, dziećmi, które nie miały rodziców, które nie miały po prostu gdzie się podziać, właśnie trafiały pod opiekę siostry Bernadety. I tam również działy się tym dzieciom przerażające rzeczy, nie mniej straszne niż właśnie te opisywane w Kanadzie. Także widzicie, nie musimy daleko szukać, żeby znaleźć takie historie. One dzieją się tu i teraz, na naszych oczach. I to jest właśnie taka książka, która nam to wszystko uświadamia, która pokazuje, że no to wszystko może się dziać tak naprawdę tuż za naszymi drzwiami i my o tym możemy nawet nie mieć pojęcia. Bardzo mocna rzecz, bardzo przerażająca, ale jednocześnie po prostu wciągająca, bo my gdzieś chyba jako ludzie mamy w sobie taką ciekawość. I świadczy o tym choćby popularność seriali czy podcastów z serii tak zwanego True Crime, czyli te wszystkie prawdziwe historie różnych seryjnych morderców, czy właśnie jakichś spraw kryminalnych sprzed lat. Mamy w sobie gdzieś taką niezdrową ciekawość takimi sprawami. No i właśnie ta książka tę ciekawość w pewnym sensie zaspokaja, ale jednocześnie ta książka ma realny wpływ na decyzje sądów, ponieważ wiele z tych spraw, które opisywała Justyna Kopińska, po latach, właśnie dzięki temu, że ona to wszystko opublikowała, że wykonała dziennikarską pracę, zostało rozpatrzone ponownie i te wszystkie wyroki poprzednie zostały zweryfikowane. Także rzeczywiście ona tutaj miała realny wpływ na niektóre wyroki i to w tej książce jest bardzo dobre i właśnie w tego typu reportażach. Także również uważam, że na początek będzie to bardzo dobra rzecz. I znowu tutaj, podobnie jak w kilku innych książkach, o których Wam wspomniałam, język jest bardzo przystępny, idealny na początek, ale właśnie takie kryterium również było mojego wyboru tych książek do tego filmu. Także pamiętajcie, że nie są to książki, które ja uważam za jakieś wybitnie dobre w tym gatunku, czy moje ulubione, ale po prostu takie, które będą dobre na początek, gdzieś tam do oswojenia się z formą reportażu i które być może sprawią, że będziecie chcieli dany temat zgłębić i poszerzyć swoją wiedzę na dany temat. Ode mnie to by było na tyle, ale jeżeli Wy macie jakieś propozycje reportaży, które byłyby idealne na początek, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Być może inni, którzy przeczytają ten komentarz, będą mieli szansę się zainspirować i znaleźć coś dla siebie. Fajnie w jednym miejscu mieć taką listę tytułów, które będą idealne po prostu dla osób, które tego szukają. Być może ktoś się tym zainspiruje. A jeżeli czytaliście którąś z tych książek, o których ja tutaj wspomniałam, to koniecznie dajcie znać, że zgadzacie się ze mną, że będą to książki idealne na początek. A ja się z Wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!